tak. Punkt pierwszy mamy z głowy, punkt drugi mniej więcej wytłumaczony. Przejdziemy teraz do punktu trzeciego, czyli do wykładania gałuny mineralnej. Na pewno tego nie mam jak pokazać, bo na tej budowie akurat już jest to wszystko zrobione. Ale i tak to wytłumaczę, a na innej budowie pokażę tam, gdzie jeszcze jest to niezrobione, jak to mniej więcej robić, tak? Teraz jest po prostu ważna, bardzo ważna kwestia i odnośnie wykładania wełny, i odnośnie jakości wełny, jaką wełnę zakupujemy, tak? Ponieważ żeby wełna była dobrze wyłożona, trzymała się dobrze między krokwiami, dobrze wypełniała te wszystkie szczeliny między krokwiami. Załóżmy, że tutaj mamy jedną krokwię, a tutaj mamy drugą krokwię, tak? I to jest, powiedzmy, etap wykładania wełny między krokwiami, jeden z etapów. Co robimy wcześniej, zanim w ogóle zaczniemy wełnę montować, tak? Jak ja to robię, tak? Bierzemy sobie wkręty do płyt GK 2,5 cm i tak jak tutaj na przykład, no teraz tak, no widać tam, gdzie są wkręty, gdzie są płyty poskręcane, tak? No między tą i tutaj mamy profile CD. Tutaj mamy jeden profil CD, tutaj mamy drugi profil CD. Załóżmy, że nie ma jeszcze płyt, nie ma folii, nie ma pełnej założonej, nie ma nic. Są tutaj gołe krokwie i zamontowana tylko konstrukcja, tak jak wcześniej, tak? Co robimy teraz? Wszędzie bierzemy sobie takie wkręty, kupimy paczkę wkrętów. Paczka wkrętów kosztuje tam 25 zł. I mocujemy te wkręty do powiązywania wełny sznurkiem. Jak ja to robię? Jak tutaj mamy jeden profil i tutaj mamy drugi profil, to między tymi profilami zawsze montuję po dwa wkręty. Tak, tutaj mamy krokwie i tu mamy krokwie, więc w tym miejscu i w tym miejscu, tak samo tutaj i tutaj, montuję, wkręcam po prostu wkrętarką wkręty do płyt GK długości 2,5 cm do zupełności, wystarczy, tylko wkręcam je tak, nie do końca, tylko żeby pół centymetra główki jeszcze wystawało, żeby było na co zawinąć sznurek, tak? Jak będziemy wełnę sznurkować, bo generalnie wychodzę z założenia, że nawet najlepszą wełną przy jakichś tam większych szerokościach tą wełnę i tak trzeba podwiązywać, i tak trzeba podwiązać, chociażby po to, że na przykład, żeby ta pierwsza warstwa wełny, jeśli ona byłaby niepodwiązana, to po prostu grawitacyjnie mogłaby naciskać nam na kolejną warstwę wełny, a jak już tłumaczyłem wcześniej, najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o wełnę, wełny nie wolno ściskać, żeby ona nam prawidłowo izolowała, wełna musi być po prostu swobodnie rozprężona, tak? Dlatego tak mówię, wkręcamy, jak tutaj mamy profil CD, tu mamy profil CD, tu mamy jedną krokwię, tu mamy drugą krokwię, między każdymi profilami CD wkręcamy sobie po dwa wkręty, to w zupełności wystarcza. Później jak będziemy wsuwać wełnę, wsuniemy sobie jeden pasek i przykładowo bierzemy sobie wkrętarkę, mamy zacięte na przykład tutaj u dołu, tak? Wkładamy sobie pasek wełny docięty. Jak będziemy go montować, od razu zahaczamy, zawijamy sznurkiem między tymi wkrętami. I przykładowo tutaj nam się kończy ten pierwszy pasek docięty wełny, który wkładamy między krokwie. To na jednym z tych wkrętów możemy go sobie dokręcić i przytrzymać sobie sznurek, żeby nam nie uciekł, tak? Jak montujemy wełnę? Znaczy jeszcze kwestia doboru wełny, jak jakości wełny, a montażu tej wełny między krokwie, tak? Jeśli kupimy kiepskiej jakości wełny, przykładowo mam taki przykład tutaj. Tutaj mamy wełnę Izovera Super Mate 15 cm, taką, którą zawsze polecam montować sobie między krokwie. Ona jest fajna, sztywna. Możemy ją elegancko dociąć. Przykładowo, no proszę zobaczyć, ona po prostu się sama trzyma kupy, tak? Jeśli przykładowo mamy tutaj odległość między krokwami 70 cm, to przy takich odległościach 70, 70, 80 cm, 90, czasami bywa nawet, że zdarza się nawet prawie metrowe odległości między krokwiami, czy też między jętkami, bo to jest analogiczna sprawa. Wtedy ucinamy pasek wełny 2 cm szerszy.
Jeśli mamy na przykład odległości między krokami nieduże, na przykład 30, 35, 20 cm przy zastosowaniu takiej wełny, która jest fajna, sztywna, twarda, wystarczy w zupełności centymetr naddatku, tak? Po to, żeby ona po prostu się wcisnęła między te kropie, żeby się trzymała, tak? No bo jeśli utniemy węższy pasek wełny niż jest otwór, no to wiadomo, nam wypadnie, tak? Tak jak mówię, przy małych szczelinach centymetr wystarczy, przy większych szczelinach trzeba dać jednak 2 cm. I przy węższych odległościach między krokami ta wełna zawsze nam troszeczkę będzie opadać środkiem. Nawet najlepsza wełna zawsze będzie opadać. Po to właśnie sznurkujemy tą wełnę między krokami, żeby tą pierwszą warstwę wełny, żeby tutaj był po prostu przebiegał sznurek, żeby nam tą wełnę utrzymywał w poziomie, tak, żeby ona gdzieś tam środkiem na przykład nie zwisała, nie zaginała się. Tak. Przy małych szerokościach, na przykład powiedzmy 40 cm między krokwiami, nie ma sensu sznurkowania. Ta wełna jest na tyle sztywna, na tyle twarda, że w zupełności sama się utrzymuje, tak? To jest kwestia pierwszej warstwy wełny i tutaj wam pokażę naprawdę dobrą wełnę, co się ma, jak się ma, przykładowo jakość wełny do jej montażu, bo na przykład pokażę tutaj wam dla przykładu kiepskiej jakości wełny. Po prostu jest to kiepska wełna, proszę spojrzeć, można ją tak ścisnąć jak się tylko chce, ani się do kupy nie trzyma, ani nic. Montaż takiej wełny, to taka wełna kosztuje 2 razy mniej niż dobra wełna, tak? No ale jak sami widzicie, jaki to jest jakości materiału. Tu akurat na tej budowie była taka sytuacja, że przyszła ekipa, popracowali 2 dni, no tutaj właściciel zobaczył, co chłopaki wyprawiali, jak na przykład montowali profile CD do ścian za pomocą gwoździ, no i podziękował im po dniach współpracy, ale no, jako że już materiał częściowo kupiony, no to trzeba go było niestety zużyć. No, pięcie nie dał namówić na jednak zakup lepszej wełny, kazał wykorzystać to, co jest, więc takie coś musiałem tutaj wykorzystać, nie? Po prostu tragedia. Jeszcze jest taka kwestia, jak każda wełna praktycznie gdzieś tam z czasem po iluś tam latach troszkę się może skurczyć, opaść, także tak powiem, nie? Natomiast jeśli macie wełnę dobrej jakości, tak jak tą Supermatę na przykład, nie? To ona z czasem gdzieś tam może powiedzmy zgubi ten centymetr czy dwa ze swojej objętości. A taka wełna, którą pokazałem przedtem, to po prostu badziewie. Jak ona na przykład wyjściowo miała 20 cm grubości, to za rok, dwa albo trzy z tych 20 cm zostanie 10. I to jest cała kwintesencja po prostu kupowania taniej, jakiejś kiepskiej jakości wełny, no bo taniej, ludzie, że tak powiem, się nabierają. No a co z tym później zrobić? No nic się z tym nie da później zrobić, no bo tak, wszystko już jest zabudowane, zaszpaklowane, dach położony, no i co? Nic się z tym nie da zrobić, dlatego zawsze namawiam na wełnie nie oszczędzać, tylko zapłacić tyle, ile trzeba zapłacić, kupić dobrą wełnę, ewentualnie poszukać między składami, bo na przykład rolka wełny Izover Supermata 15 na jednym składzie potrafi kosztować, tam gdzie ja na przykład kupuję, mam taki swój skład zaprzyjaźniony, gdzie kupuję taką wełnę po 96 zł za rolkę, a przykładowo w Castoramie rolka tej samej wełny kosztuje 113 zł, więc prawie 20 zł różnicy na cenie, także warto pojeździć, popytać, podzwonić, wejść na internet, wygooglać sobie jakieś tam różne składy budowane z reguły poza miastem, gdzieś tam dużym są składy dużo tańsze. Podzwonić, popytać, powiedzieć, potrzebuję tyle i tyle takiego materiału, jaką mi zaoferujecie cenę na przykład. I są rozbieżności, są bardzo duże, tak? Jeśli bierzemy przykładowo 100 rolek takiej wełny, no to jeśli jest różnica 10 zł, no to sami sobie policzcie, ile to wychodzi. Jeśli jest różnica 10 zł na przykład na jednej rolce między jednym składem budowlanym, a drugim składem budowlanym, a zamawiacie tych rolek na przykład 100 sztuk, no to macie tam chyba wychodzi 1000 zł różnicy cenowo między jednym składem a drugim składem, tak? Więc warto poszukać, popytać.
i kupić, gdzie jest po prostu taniej. A ten sam praktycznie materiał, tylko no, różnice cenowe bywają bardzo duże między przeróżnymi składami budowlanymi. Wracając do tematu wełny, tak jak tłumaczyłem, jak to robimy? Po prostu bierzemy sobie odległość między jedną kropką a drugą kropką. Natomiast trzeba to wszystko posprawdzać, ponieważ panowie lekarze no też bywają różni. Generalnie odległości między tym jedną kropką a drugą powinny być takie same od początku do końca sposób, tak? A nie bywa tak, że bierze sobie odległość tutaj na dole, wychodzi mi 75, a bierze sobie u góry, wychodzi mi 77. Więc niestety trzeba mierzyć tak, że każdy pasek osobno, znaczy no, przejść na przykład też cały tak, posprawdzać sobie. A jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, przed całkowitym jeszcze jakimkolwiek montażem wełny. Jeśli mamy konstrukcję dachu skręcaną, czyli na przykład mamy krokwie i do tej krokwi są dołożone jętki i one są skręcone śrubą z zakrętkami, przed jakimkolwiek montażem wełny, nawet można to zrobić przed montażem profili jeszcze, bo jest lepszy dostęp wtedy, wszystkie te śruby trzeba podokręcać, bo no jak tam zrobią tą konstrukcję dachu i tak dalej, to drewno schnie i po prostu kurczy się. I z reguły praktycznie wszędzie, gdzie nie wchodzę na jakąś nową budowę, nowy poddasze robię, wszędzie jest tak, że te śruby są praktycznie tak luźne, że mogę je palcami rozkręcać. Co trzeba zrobić? Jak mamy na przykład zbyt długie te szpilki od tych śrub, przyciąć je boszem na równo z nakrętką, wziąć sobie klucz i mocno te wszystkie śruby, wszystkie przy każdym włączeniu jętek z krokwiami, wszystko to trzeba wcześniej podokręcać mocno. Tak samo mamy śruby, szpilki powypuszczane przy ściankach kolankowych, które wychodzą, wystają ponad te belki kolankowe od konstrukcji dachu. Tam jest dokładnie ta sama historia, tak samo trzeba te śruby poprzecinać, żeby nie były za długie i wszystkie nakrętki na tych śrubach, wszystkie mocno podokręcać, bo to praktycznie 100% frekwencja, gdzie nie przychodzę, gdzie nie zaczynam jakiś nowy dach robić, nowe poddasze. Wszędzie te śruby, nakrętki, to wszystko wszędzie jest luźne i wszystko to trzeba przed zabudową, przed wełnowaniem podokręcać. To jest rzecz bardzo ważna, tak? Bo to jest po prostu cała konstrukcja tego dachu, żeby to było spięte. Tak? I tak jak mówię, następnie mierzymy sobie, przejdziemy sobie cały dach, pomierzymy sobie tę konstrukcję. Odległości między krokwiami, jeśli są mniej więcej, jeśli jest dobrze tak zrobiony, to naprawdę są odległości są takie, że tutaj i tutaj mamy tą samą odległość. I po prostu widać, czy się lekarze przyłożyli, czy się nie przyłożyli. Jak jest zrobione dobrze, no to wystarczy, że sobie zmierzymy na dole odległość i powinno się zgadzać. Wtedy możemy sobie dociąć na przykład dwa kawałki albo trzy kawałki od razu. Ale no, trzeba to sprawdzać, żeby to było dobrze, bo bywa tak, że nieraz po 2 cm rozbieżności między dołem a górą. Zaczynamy sobie, tak, jeśli na przykład mamy 70, czy 80, czy 90 cm, 85 różnie, dokładamy 2 cm więcej, docinamy pasek wełny. Ta wełna izolera Supermaty jest fajna, sztywna, fajnie się docina. Dobrze jest sobie się zaopatrzyć. Przykładowo taki nóż na Allegro, nóż do cięcia wełny Ultra Force. No już, nie wiem, 15 poddasze robię tym nożem. Tnie cały czas, nie zawodnie wełnę. Przekładamy sobie poziomice, docinamy, dociskamy wełnę, docinamy. I tnie, no można kupić na składach budowlanych kiepskiej jakości noża do wełny, które kosztują 15-20 zł. Ale przykładowo, nie wiem, po 5 iluś tam rolkach wełny, one się już tępią i zamiast ciąć wełnę, żeby cięcie wełny, tak jak tutaj to na przykład wygląda, jest ładnie gładkie, ucięte tym nożem, tak? Jak mamy kiepskie jakości nóż do wełny, no po dosyć szybkim czasie on się tak wytępia, że zamiast ciąć wełnę, to ją szarpie i nie mamy tutaj ładnej, gładkiej, uciętej powierzchni po prostu, nie? Także warto zainwestować na Allegro, mówię, nie wiem, 80 zł czy 90 zł taki nóż, już dobrej jakości nóż do cięcia wełny, a nie jakieś dziadostwo za 15 zł po prostu bardziej, nie? Docinamy te paski, dosuwamy, jeśli mamy na przykład zrobioną wcześniej elewację, tam będzie stylogram,
dojeżdżamy do tego do steropianu, żeby po prostu była ciągłość izolacji od steropianu przez wełnę. Jeśli na przykład nie ma jeszcze elewacji zrobionej, ja sobie to robię tak, że po prostu wypuszczam tą wełnę nieco dalej, żeby ona wyszła na zewnątrz i później, jak przychodzą panowie o elewacji, jak tutaj steropian, przycinają ją sobie na tyle, na ile im pasuje, żeby dołożyć później płytę steropianu do wypuszczonej wełny, nie? Zostawiam to, że tak powiem, w ich gestii, żeby sobie zrobili tak, jak im to pasuje, nie? Żeby faktycznie była ciągłość izolacji. I no co robimy z tą wełną, tak? Mamy tu krokty jedną, drugą. Jeśli tam są, tak mówię, szersze odległości, docinamy 2 cm więcej. Jeśli mamy odległość 40 cm, to 40 cm. Na dodatku wełny wkładamy wełnę, sznurkujemy. Jak już mamy wszystko, że tak powiem, wyszurkowane, te wkręty, które mieliśmy wkręcone w krokwie, które wystają na powiedzmy pół centymetra, żeby ten sznurek zawinąć, dokręcamy tak samo później wszystko. Te sznurki się tam jeszcze dociągają. Na cały dach zużyjecie, nie, jak zużyjecie paczkę wkrętów, to jest wszystko, a jest to lepsze rozwiązanie niż na przykład taker, bo taker to jest generalnie porażka. Te skrzypki tego takera, no kiepsko to wszystko trzymają, tak? Można też zrobić, wbijać gwoździki, tak zwane papioki, ale no, jakość jest ta sama, ale czasowo wchodzi to dużo więcej, także prościej wziąć wkrętarkę i wkrętareczką sobie połapać. Tak mówię, jak są odległości, tu jest profil, tu wkręta, po dwa wkręty i później sznurkiem jedziemy raz, dwa. I ta wełna jest ładnie podwiązana, ładnie się trzyma. Na innym filmiku, takim krótszym, pokażę jak to powinno wyglądać, żeby to było dobre, tak? Sobie sprawdzę. Dobra, i to jest kwestia pierwszej warstwy wełny, tak? Drugą warstwę wełny ja przynajmniej robię dokładnie tak samo, w sensie takim, że tutaj mamy krokwie i przykładowo z tej strony krokwi wystaje nam grzybek, tak? Do którego jest zarzucowana wełna. I on wystaje, przykładowo tu wystaje jeden grzybek, tu wystaje drugi grzybek. I robię dokładnie tak samo. Mierzę sobie odległości między tym grzybkiem a tym grzybkiem z 1-centymetrowym naddatkiem. Czyli na przykład jeśli tu będziemy mieć pasek, tu kolejny pasek i każdy pasek docinam 1 cm więcej. Dlaczego? No też, żeby to się trzymało kupy, że tak powiem, bo tak, tutaj będziemy mieć jeden pasek wełny, wsuwać już drugą warstwę wełny, tak? Dajemy go centymetr, docinamy centymetr szerszy, tak żeby on był troszkę ponad wymiar. I później wsuwamy tutaj drugi pasek i ta wełna, jedna wełna z drugą wełną się po prostu zazębiają. Dlatego to robię w ten sposób, no bo tak mówię, pierwsze robię konstrukcję, później wkładam wełnę. Są, niektórzy robią troszkę inaczej, że najpierw montują przykładowo pas wełny cały i dokładają to profilem CD. No, w pojedynkę jest to trochę trudne do zrobienia, dlatego, że tak powiem, wypracowałem sobie swoje metody na to wszystko i uważam, że jest to bardzo proste do zrobienia i skuteczne, ponieważ dajemy przy drugiej warstwie wełny i tak jak to tłumaczyłem, jeśli przykładowo robimy 2x15, to profile są zamontowane 18 cm, no minimum 17, ale możemy dać 18, im więcej tym lepiej, poniżej linii krokwi, żeby wełny nie ściskać. To jest rzecz najważniejsza, uczulam na to, bo to jest to podstawa, tak? No pościskamy wełny, no to nie będzie nam poizolowane tak, jak powinno, tak? A tak dodaję sobie za drugą warstwę wełny, centymetr szerzej niż odległość między grzybkami. I całe te pasy wełny, jeden z drugim, z trzecim i z kolejnym, zazębiają się ze sobą, tworząc praktycznie jednolitą powierzchnię wełny. I przy dobrej jakości wełny, tak jak jest Isover Supermata, no jest to moim zdaniem świetnie to wszystko izoluje. No jak kupicie kiepską wełnę, no to
to nie będzie właśnie. To jest właśnie jak, to jest właśnie pokazane, jaki wpływ ma jakość zakupionej wełny do jej montażu. Po prostu kiepską wełnę, kiepskiej jakości wełny, jak to, co pokazałem wcześniej, która jest miękka, po prostu się całości nie trzyma. No, nie sposób jest ją zamontować w taki sposób, żeby ona po prostu wszystkie szczeliny zakrywała, żeby się dobrze trzymała. I tak samo ona po prostu z biegiem czasu się kurczy i to dużo, dużo się kurczy. Taka wełna, to co pokazywałem wcześniej, to ja myślę, że to się skurczy o jakieś 100%. Przepraszam, 50%. W sensie, że z tej 20 to za parę lat zostanie połowa, czyli 10, więc jaki jest sens, no to... Zawsze namawiam wszystkich, nie oszczędzać na wełnie. Po prostu ile to ma kosztować, tyle ma kosztować. Poszukać między składami, różnice cen bywają bardzo duże. I ja osobiście polecam, jakbym miał robić u siebie w domu na przykład sobie izolację poddasza, nie zastanawiam się, tylko kupuję 2x15 wełnę Izomera Supermate. Temat zamknięty. Jest naprawdę pięknie zrobione, świetnie zaizolowane i latem, i zimą. No, to się robi raz, tak? Więc warto nie oszczędzać, tylko wyłożyć konkretną kasę. Przykładowo przy poddaszu, bo to też zależy, dobrze jest sobie wziąć, tak jak tutaj mamy pomieszczenie zamknięte, tutaj robimy dwie warstwy wełny, 2x15, tak? A jeszcze dobrze jest sobie wziąć i jak mamy na strychu, wyciągnąć sobie pas wełny między krokami, czyli tą 15 jeszcze przejechać i jeszcze sobie odizolować strych. No to wtedy już mamy naprawdę świetnie to kompleksowo wszystko porobione. No, co tu dużo tłumaczyć? No, ci, co się na takie coś decydują, to naprawdę nie żałują tego i przynosi to wymierne efekty w przyszłości i w kosztach ogrzewania są dużo niższe. I latem później facet przychodzi, powiedzmy, do domu po pracy i ma w domu chłodno, a nie siedzi przy wiatraku, bo nie może wytrzymać, jak jest kiepsko zaizolowane poddasze po prostu. Dobra, na tą chwilę to tyle. Będę jeszcze kręcił takie krótsze filmiki, tylko na innej budowie, bo tutaj no, nie mam możliwości, bo już jest zapłytowane. Będę pokazywał, jak włożyć ten pasek wełny między krokwie, jak go zasznurkować. To są krótsze filmiki, jak włożyć długi pasek wełny. No i tyle. Dobra, także etap trzeci mamy zrobiony. Zapraszam do kolejnych odcinków.